Będzie o high-lifcie. Wielu z Was wozi to urządzenie. Te urządzenia są takie ładne, czyste, fabryczne, z brakiem śladów użytkowania, więc dzisiaj pokażę Wam, jak się tego używa, do czego to służy. Słuchajcie, jak zbudowany jest high-lift? Przede wszystkim ma ruchomy element, czyli tą dźwignię. Kolejnym elementem jest zamek. Co my tutaj mamy? Mamy tutaj dźwignię, która ma dwa położenia. Albo dół, albo góra. I teraz jak to działa? W takiej pozycji high-lift jest zablokowany. Żeby go podnieść, należy rozłożyć rączkę. I teraz kwestia jest taka, jeżeli w tym momencie podłożycie high-lifta tak, że tej rączki nie rozłożycie do końca, to ta część nie pójdzie Wam w górę. W tej chwili on jest zablokowany. Teraz, żeby ta część zjechała w dół, należy go z powrotem złożyć. Jak się z tego korzysta? Podkładamy go w miejsce stabilne, tak? Nie możemy go podnosić na elementach, które pod wpływem ciężaru mogą się ugiąć. Należy rozłożyć dźwignię. Podciągamy go. Jak już mamy podciągnięty na odpowiednią wysokość, blokujemy zamek i w bezpiecznym miejscu podnosimy do góry. Na co trzeba zwrócić uwagę przy high-lifcie? Żeby te dwa bolce tutaj o nic nie haczyły. One muszą płynnie pracować. Ten samochód w tej chwili nie stoi na żadnym hamulcu, więc popatrzcie, on się tak naprawdę opiera na trzech kołach i to wszystko nam pływa. Widzicie? Jest to dość niebezpieczna sytuacja, więc auto może Wam polecieć do przodu, do tyłu. Należy w tym momencie przyblokować jakoś koła. Jak blokujemy? No wiadomo. Zostawiamy go na biegu. Zaciągamy ręczny. Ja jeszcze dodatkowo używam i wożę ze sobą też takie klocki. Mam takie dwa w różnych wymiarach. Po prostu podkładamy takie coś pod koło i macie dodatkowe zabezpieczenie, że auto Wam po prostu nie zjedzie do tyłu. I teraz tak o, na co jeszcze warto byłoby zwrócić uwagę? Popatrzcie, auto w tej chwili jest ustabilizowane, więc już nam się tak nie rusza. Jeszcze Wam pokażę, o co ja u siebie zaczepiam. Widzicie? Pod taki uchwyt mam do podspornik przedniego zderzaka. Jest to dość stabilne mocowanie. Jeżeli chcemy spuścić na dół, co trzeba zrobić? Trzeba energicznie uderzyć w tą wajchę. Nie bójcie się, auto Wam nie zjedzie. W tej chwili, żeby opuszczać samochód, musimy
jeszcze raz podnieść dźwignię i w tym momencie wszystko nam schodzi w dół. Czego nie wolno robić? Nie wolno puścić dźwigni w tym momencie, bo zobaczcie, co się stanie. Można zrobić krzywdę sobie, komuś i może dojść do jakiejś tam nawet tragedii. Zapamiętajcie to jak mantrę. Nigdy nie puszczamy drążka przy opuszczaniu heilifta. Wachlujecie góra, dół, jak już Wam auto zejdzie do dołu i heilift będzie luźny. Drążek pionizujecie, spuszczacie w dół, zabieracie spod samochodu i temat zamknięty. Generalnie jak korzystacie z heilifta, no to nie ufajcie temu urządzeniu. Zawsze coś podłóżcie. Jest to urządzenie dość zawodne. Aczkolwiek może uratować Wam tyłek, tak? Zwłaszcza w sytuacji, kiedy musicie się na przykład wykopać gdzieś tam z dziury. Jest taka metoda, że po prostu podnosicie auto do góry, zrzucacie samochód z tego heilifta, po prostu spychacie go na bok. Także opony Wam po prostu trafiają za dziurę. No, kiedyś tak się ratowałem z takiej sytuacji. Można do tego zastosować heilifta. Ale tak jak mówię, nie ufajcie temu urządzeniu bezkrytycznie. Traktujcie to jako taki element, który Wam może doraźnie gdzieś tam uratować tyłek.